Módlmy się. Błogosławiony bądź Panie Boże nasz za wszystkie Twoje stworzenia. Błogosławiony bądź przez dobry przykład szlachetnych ludzi. Dziękujemy Ci za dobrego człowieka Mariana Tomasza, za jego odwagę dawania świadectwa wierze, za jego wzór dobrego męża, ojca i dziadka, za jego mądrość i prawość w dokonywanych wyborach, za umiłowanie Kościoła, Ojczyzny i za wierną jej służbę. Racz swojej dobroci pobłogosławić nobelistki tę tablicę poświęconą pamięci dobrego człowieka, dobrego katolika, dobrego obywatela. Panie, przyjmij go do grona zbawionych i szczęśliwych i obdarz radością wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. W momencie, kiedy odsłaniamy tablicę poświęconemu Marianowi Tomaszowi Golińskiemu, naszemu wspaniałemu koledze, posłowi, wybitnemu posłowi, który pracował w Komisji Finansów Publicznych, Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Chciałbym serdecznie, dziękując, wyrazić też to, że będziemy zawsze w łączności modlitewnej, będziemy zawsze pamiętali o naszym koledze, o wielkim parlamentarzyście. Mamy nadzieję, że jego czyny będą również żywe w pamięci mieszkańców Szczecinka, że właśnie ta tablica będzie również przypominała burmistrza, wielkiego obywatela ziemi szczecinieckiej.